Dobry wieczór Państwu. Poniedziałek to kolejny dzień akcji protestacyjnych łącznościowców i kolejarzy. Żądają wyższych wynagrodzeń. W Toruniu podpisano protokół rozbieżności. Strajk pocztowców zawieszony do 14. Po dwudniowym strajku ostrzegawczym od rana strajkuje załoga Urzędu Przewozu i Wymiany Poczty Poznań 2. Jest to strajk okupacyjny. Pocztowcy żądają podwyższenia pensji zasadniczej o 80 tysięcy złotych. Jesteśmy po rozmowie z dyrektorem wojewódzkim. Przeprowadziliśmy taką rozmowę o godzinie 8 rano, niestety bez rezultatu. To znaczy dyrektor zaproponował nam tą samą stawkę wyjściową, która była w piątek, plus stopień indeksacji. Liczymy, że ktoś z nas zrozumie i wysłaliśmy już w dniu dzisiejszym teleks do Warszawy, do ministerstwa i wysłaliśmy teleks do dyrektora wojewódzkiego z naszymi żądaniami, z prośbą, aby ktoś podjął z nami rozmowę. Pocztowcy doręczają tylko przesyłki ekspresowe oraz paczki żywnościowe. Emerytury i renty wypłaca się w urzędzie. Dostarczane są do domów jedynie tym osobom, które nie mogą się poruszać samodzielnie. Trwa akcja protestacyjna kolejarzy zachodniej DOKP. Kieruje nią od 31 lipca Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP. Nam przede wszystkim chodzi o modernizację kolei, o bezpieczeństwo podróżnych, o płace. Dziwnym trafem te płace są stawiane przez stronę rządową jako najważniejszy argument. Kwota, którą obecnie zarabiamy, 43 tysiące przeciętnie na jednego kolejarza, nie jest chyba kwotą dużą. My żądamy kwoty 80 tysięcy w elementach stałych. Proszę pana, co będzie, jeśli wasze postulaty nie zostaną spełnione? Zgodnie z zapowiedzią na 10 sierpnia tego roku od godziny 6 do godziny 8 zostanie na terenie naszego okręgu wstrzymany ruch pociągów pasażerskich, czyli konkretnie osobowych, co jest dosłownie, można powiedzieć, tylko jeszcze strajkiem ostrzegawczym. Będą kursowały pociągi dalekobieżne, będą kursowały pociągi specjalne. Następnym etapem zdeterminowanej załogi ich postulatów jest to, ażeby wprowadzić strajk generalny na naszym okręgu, wielogodzinny i to zgodnie z ustawą związków zawodowych. Na razie pociągi kursują normalnie. Czy dojdzie do strajku ostrzegawczego? Być może odpowiedź na to pytanie padnie w czasie dzisiejszego spotkania przedstawicieli rządu oraz związków zawodowych transportowców, zrzeszonych zarówno w OPZZ-cie, jak i w Solidarności. Panie ministrze, za chwilę rozpocznie się to spotkanie. Co będzie głównym tematem negocjacji? No proszę pana, wszystko prawdopodobnie, co wiąże się z transportem kolejowym i telekomunikacją. Niech pan nie oczekuje ode mnie, że powiem panu, co będzie przedmiotem rozmów, bo gdybym wiedział i jak one się zakończą, to pewnie z dużą satysfakcją bym to już oznajmił. One się rozpoczynają, jest 18 w tej chwili. Kiedy się skończą, trudno powiedzieć. Będziemy tak długo siedzieć, jak długo będzie trzeba. Najważniejsze bowiem, żeby sprawy załatwić i jakoś się dogadać. A nie jest to łatwe, skoro teraz kolejarze, a wiem, że przez cały dzień rozmawiał pan dzisiaj z przedstawicielami PKS-u. No właśnie, dokładnie o 17 skończyliśmy całodniowe praktycznie rozmowy ze związkowcami z PKS-u i prawdę mówiąc nie zakończyliśmy ich dzisiaj. Są przełożone na jutro na rano. Liczne tam jeszcze kwestie wymagają uściślenia i jutro rano dopiero będziemy wiedzieli, czy strajki w PKS-ie się zakończą, czy też nie. My czynimy wszystko, żeby maksymalnie możliwie wyjść naprzeciw i doprowadzić do uspokojenia w PKS-ie. Podobnie będziemy czynić w rozmowach, które za chwilę zaczynamy z PKP i telekomunikacją. Czy można liczyć, że szczegóły rozmów poznamy już po zakończeniu tej debaty? Jeśli nie będzie to późna noc, to zapraszam, a jeśli nie, to jutro. Dziękuję bardzo. To wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.